I witajcie w Cyfry 5, zmodowana Hiszpania, Vox Populi, Community Patch. No i podjąłem wreszcie ostateczną decyzję co do tego miasta państwa, Banza Kongo. Trzeba je bić. Tak jak mówiłem od początku, ale trochę zaczarowaliście mi w głowie, bo pisaliście o tych różnych rzeczach, o tym, że na tych modach się inaczej gra, że te miasta państwa warto trzymać, że nie warto ich bić. No i uległem trochę. Także zacząłem myśleć serduszkiem, a nie rozumkiem, moim małym. No i popełniłem błąd, bo trzeba było robić tak, jak od początku planowałem, czyli trzeba było to miasto państwo bić. No bo ono też od początku było widać, jest na celowniku Greka, tylko celowniku dyplomatycznym. Grek ma te bonusy swoje do miast państw. Od początku było widać, że stara się zostać sojusznikiem tego miasta państwa, także jak ja to też zacząłem robić, jak wziąłem te protekcje tutaj, włączyłem, jak te misje tutaj robiłem, to on się wkurzył. I był przyjacielski, teraz jest wrogi. Także gdybym ja zgodnie z planem się z Grekiem tak czy siak bił, no to szansa na to, żeby mieć to miasto po swojej stronie była niewielka ze względu na bonusy Aleksandra Wielkiego. Także tak czy siak bym się z tym miastem państwem bił, gdybym bił się z Grekiem. I raczej nie miałbym szans, żeby temu przeciwdziałać. I to był powód numer jeden, żeby to miasto od początku bić. Czy raczej planować się zająć, może tak. Więc nie ma sensu inwestować w takie miasto. Te zadania, które tutaj wchodzą tak automatycznie, to mogą sobie wchodzić oczywiście, ale tak czy siak trzeba je bić. Bo tak czy siak będzie wojna z Grekiem, tak czy siak będzie wojna z tym Kongo. Oczywiście jak ja teraz bym zdecydował się zająć to Kongo, to jeszcze bardziej wkurzę Greka i najprawdopodobniej wtedy już mnie zaatakuje, a to miasto jest na takim cypelku, ciężko je bronić. Potrzebowałbym tu floty w gruncie rzeczy, żeby jako tako mieć szansę je obronić. Czyli tak czy siak źle. I tak źle, i tak niedobrze. Ale nic nie przemawia za tym, żeby próbować z tym miastem na dłuższą metę może nie żyć w zgodzie, ale żyć w sojuszu. No na to szans nie ma. To jest bez sensu. Możemy próbować z tym Kabulem, możemy próbować nawet z tą Pragą, którą przez was, przez wasze namowy, kurde, postanowiłem atakować, ale to nie ma sensu. Kongo trzeba atakować. Z tym można próbować się przyjaźnić. Z Kabulem też można się przyjaźnić. Chociaż tutaj już Grek też tutaj widzimy. Ojejku. Kombinuję. Ale to jest na tyle daleko, że mi chyba nie zagrozi jakoś. A Kongo będzie problematyczne w czasie wojny z Grecją. Także problemy, problemy. Myślę też, że pójdziemy tutaj po tę edukację ze względu na te uniwersytety, szanowni państwo. Tutaj mamy też coś w rodzaju jakiegoś sądu. Jak to się mówi? O Jezu, mucha jakaś mi tutaj lata, kurde, jak ona mi irytuje i łazi mi po tym monitorze jeszcze. Pierdzielona, to chyba dwie tutaj nawet mam. Ubiję je po odcinku. Potraktuję was prądem. Gnoje jedne. W każdym razie o grze. Słuchawka mi z ucha wypadła, jak odganiałem. Sygnatariusz, czy jak to tam się nazywa. Po naszemu tak to chyba by trzeba było tłumaczyć. Tutaj mamy 10 do produkcji tych jednostek dyplomatycznych. Nie będę się tym chyba zajmował, bo chociaż nie, to bym mógł próbować przekabacić i to też. Ale Grek jest, nie no, Greka trzeba ubić. No chyba, żeby ubić Greka całkowicie i potem wtedy to Kongo już stoi przed nami otworem, ale to by trzeba było podbijać Grecję, mając Kongo w środku naszego państwa na plecach, można powiedzieć. W środku na plecach, no. Problematyczne wyjątkowo. Trzeba to bić, trzeba to bić. No i jakbyś to sobie odpuścimy. Kiedyś tam się tym będziemy bawić. Tutaj kolejny cud narodowy. Uniwersytety. 15 tur, bardzo długo, ale właśnie spróbujemy tutaj przejść, żeby sobie tę naukę zwiększyć. A potem patrzcie, jakie tu są fajne rzeczy. Akwedukt inaczej działa. Tym na przykład, jak widzimy, zmienia to zadowolenie, zmniejsza niezadowolenie z tej naszej biedy. Ale tylko jeden, a ja w miastach mam to... Mam to na jakim poziomie? Na przykład tutaj... O, tutaj nie mam biedy. Ale nie, jest 16 deficyt.
tylko właśnie ten tak jakby globalny. Ten zmienny. Ten system jest niezbalansowany. Autentycznie. Jeszcze nie będę się ostatecznie wypowiadał, ale od początku mi się nie podobało, jak tylko zobaczyłem, że to robione jest, liczone na bazie średniej innych miast. To znaczy, że to po prostu pod te najwyższe poziomy trudności nie jest balansowane. Ale wstępnie mogę powiedzieć, że pomysł jest nietrafiony. I niestety, tak jak już mówiłem, nie mam na to wpływu, ja jako gracz. Mogę tam sobie po jeden odejmować, jako tako walczyć, próbować. Tyle, że to walka z wiatrakami troszeczkę. Im wyższy poziom trudności, bo ja zakładam, że to dla tych średnich będzie działało dobrze. Bo podśrednie właśnie jest zbalansowane. Oho. No tracę te wpływy niestety. A, jeszcze ci tutaj. Nie dość, że obóz tutaj, to jeszcze ci... Jezu, patrzcie, jak mnie rypnął. Czy wy to, szanowni państwo, widzicie? Nie no, trzeba zrobić tutaj te mury. Bo będzie źle. Oj tak, oj tak, oj tak. Ja bym tu jeszcze zajrzał, bo tutaj jest jeszcze coś. O, chodź, chodź, chodź. A, to już niech się wyleczy. No tu jeszcze możemy... O, o, o! A, nic tam nie ma. Ale jak najwięcej odkryjmy. Przemknę, przemknę. Zobaczymy, czy tam będzie. O, przyda się idealnie. Idealnie, optymalnie. 10 kulturki, fantastycznie. Fantastycznie. 10 złota, 10 wiary. No i domykamy. Mamy 36 nauki, szanowni państwo. 48, było 15, jest 10. Cudownie. Cudownie. No i troszeczkę lepiej to tutaj teraz wygląda. No tu nie mamy tych obozów w ogóle, choć będzie tutaj. Później te lasy, dżungla, no są takie wokół pola. Można by też iść o... Coś takiego, w coś takiego, w coś takiego. Tu jednostki chciałbym robić ogólnie. To ma być miasto bojowe i ma być forteca. A mam jeden papier, patrzcie. Wziął się z tego cudu narodowego. Ale na razie bym tutaj w to nie inwestował. To i to mnie jako taką interesuje. Dobra, dajmy na razie tego herbalistę. Co to jest? Explorer, taki chyba lepszy scout. Ja tutaj cytadelę może gdzieś... Nie no, bez sensu przecież robić cytadelę tutaj. No no, muszę mieć tu flotę. Tu. I tu jakoś jednostkami powoli podchodzić. Trzeba będzie. To jako tako dość łatwo będzie można splądrować. No tu będzie łatwo podejść, bo jest daleko od tych Aten. Tu. Potem będzie problem. No zobaczymy, zobaczymy. Ale mnie rypnął, ja pierdziule. Jestem w ciężkim szoku. Za chwilę tu będę absolutnie robił mury. Oj kurde, mogłem poczekać. To bym rypnął z generałem w tego. 7 obrony. Strasznie szybko to bije. 7, a Ateny mają, nie no, 28. No to jest przepaść. A tu mam 9, tu mam 17. Okej, dawaj, dawaj, dokończ to wreszcie. Ty, mój słoniu bojowy, chodź. Ty, chodź tu. A jest tam ciągle, ja pierdziule. Ale ty pior. Tylko, że tutaj się może jakaś jednostka morska pojawić. Będzie problem. A no, rypiemy. Trzeba się tego pozbyć. Absolutnie. Ładnie. 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 Widzieliście? Aj, 30 kultury.
Co? Relikty jakieś? What the fuck? Aj, tutaj też by się te mury przydały, biorąc pod uwagę, że będzie ta wojna z tym Grekiem prędzej czy później. Dwa kultury, ale tutaj też by się przydało. Kurde! No za plantację tu jest też ta produkcja. Dobra, to zaczniemy od tego. A potem amfiteatr, a potem pewnie mury. Tak mi się wydaje. Dobrze, panie kolego, grzej mi tutaj. A jeszcze poodkrywaj, bo o, jeszcze tutaj chmurki kawałek. Dobra, zaraz to załatwimy. O, teraz, żeby ten miał też zasięg. Dobrze. No, jeszcze tutaj mo. To przepływa przez te... Aha, bo jak ma jeden, to może... Aj, dlatego jak się kończy tura, to jest jakaś kara. To o to chodzi w tym opisie. Gdzieś to było coś takiego. No, nie może zakończyć tury na polu oceanicznym. Tak czytam to tak na pirazy drzwi, tak spoglądam. Po polsku też tak czytam opisy w tych grach. Z lenistwa jakiegoś głupiego. O, nie jestem przyjacielem z Pragą. Także ciekawa mechanika tego poruszania się, podoba mi się. No i znowu dużo kulturki. Uj, zrobiło się tu niebezpiecznie. Bardzo niesympatycznie. No dobra, teraz idziemy w to. Zgodnie z planem, szanowni państwo. No na razie jednostek nie chcę robić. Więcej. Chociaż nie, łucznika to chciałbym tu dać. No, łucznik jest słaby, kurde. Ekstremalnie wręcz. No dawaj te kopalnie. Haciendy niedługo będę mógł robić, szanowni państwo. No i patrzcie, gnojek uciekł. Dobre są te barwy pod tym względem. Tego im odmówić nie sposób. Nie stoją do śmierci jak głupie. Tylko ruszają zad. Dobra, ty się fort... Chociaż czekajcie. Nie, dobra, zronimy to i dopiero. No i możemy się już ustawiać. O, czekajcie, o! Nie. Tak czy siak, nigdzie nie popłynę. O, też tu chodź na drogę. Te mosty by mi się przydały. A w ogóle ja zacząłem o tym drzewku technologii, że potem chciałbym iść tutaj, tak? Według to są ciekawe. Tu są te mosty wreszcie, tu jest produkcja. Potem najprawdopodobniej pójdziemy po te łuki kompozytowe. O, wioska. Ale to będzie punkt handlowy czy coś innego? No coś trochę innego. Potem chyba po to żelazo pójdziemy, w sensie, no... Mieczników i tak dalej. Tu są te łaźnie i tu jest kulturka. Tu jest kolejny cud narodowy. Daje tutaj... Tutaj wreszcie dokłada to szczęścia, tylko chyba już globalnie, że mi po prostu plus 2 tu dołoży. Bo właśnie tej mechaniki brakuje. W podstawce... Jakby balans systemu szczęścia polega na trójkącie zależności, czyli takim najbardziej klasycznym, podstawowym systemie balansu gry. Bo tam mamy szczęście, albo raczej zadowolenie, czyli właśnie to, niezadowolenie i rozwój. I to jest w ten sposób zbalansowane. I na wszystko mamy wpływ, wszystko możemy jakby kontrolować. Natomiast tutaj, w zasadzie w tym równaniu nie ma szczęścia, jest albo jest zminimalizowane. Niewiele rzeczy tutaj tak naprawdę dokłada szczęście, bo nawet taki luksus, taki, on nie dokłada nam tutaj plus 4 szczęścia, no w tym momencie nawet plus 2 dokłada. Może więcej, ale jest to zależne oczywiście od tego, ile ludzików mamy w mieście. W podstawce też tak to działa, ale tylko lokalnie, globalnie ci dokłada. Tutaj tego nie robi. Tutaj tego, szanowni państwo, nie robi. Natomiast zamiast tego mamy niezadowolenie, które w kółko zmniejszamy jakimiś takimi drobnymi bonusami, ale ono jest generalnie zależne nie od nas, tylko od botów na mapie,
No i jakby zamiast szczęścia w tym równaniu mamy rozwój dwa razy. Bo odpowiedzią na niezadowolenie jest rozwój, ale niezadowolenie zmniejsza nam rozwój. I na tym polega to błędne koło. Na tym ten dysbalans. Czy nawet po prostu zły pomysł. Tak się nie robi gier. Nie można w ramach tego trójelementowego systemu dać dwa razy to samo. Bo tu dwa razy jest ten rozwój właśnie. Dwa razy. Bez sensu. Ja wiem, że to ciężko wytłumaczyć. Tak naprawdę to ja najlepiej by było, jakbym to rozrysował na jakichś takich planszach. I wtedy fajnie by to było widać. No ale jak ktoś trochę grał na wyższym poziomie, no niż te średnie, czyli nawet na tym nieśmiertelnym, tak jak teraz tutaj na siódmym, to zauważy po prostu. A grał też w podstawkę i w inne gry tego typu. To zrozumie, o co chodzi. Bardzo szybko. Tutaj do minimum zostało szczęście sprowadzone jako takie. Ona ma znaczenie, ale stosunkowo niewielkie. Znaczenie ma to, co robią boty, ich miasta, więc poziom trudności tak naprawdę. I to jest problem. I odpowiedzią na nieszczęście w tych miastach, o tutaj, jest rozwój. Ale nieszczęście powoduje niedorozwój. Błędne koło, jak mówiłem. Bardzo źle zrobione. Tak się nie robi w zasadzie gier. Opatrzcie, gierka mi tutaj poszła po specjalistę. Okej, ja jej zaufam na razie, zostawimy to. Chociaż jakbym to zmienił, czekajcie. Mamy teraz nieszczęście 8, jak damy będzie 7 i będzie rosło. O, może tak, bo oni dokładają na razie. No dobra, ja to chcę tak zostawić, chociaż to ile było? 40, dobra, niech to rośnie, bo to są fajne pola. Szkoda, żeby nie rosło. Tamten obóz też trzeba zniszczyć. Jeśli mam się z jakimiś miastami, państwami przyjaźnić, no to jak już wspomniałem, z Pragą i Kabulem można próbować. O, Kordowa się ucieszyła. Oni coś innego przecież chcieli. To się zmienia często na tym modzie, a to jest akurat dobre. To jest nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ty mi jednak, chłopie, jesteś potrzebny chyba tutaj. A ty tutaj. Trzeba by tamto rozwalić. Tu sobie postrzelamy troszkę. Tylko żeby on mi tutaj... Na krzywy rej tego nie wziął. Kordoba 10, łucznik, fantastycznie. O, wreszcie, ja pierdziule. Oho. Chcemy się zobaczyć. Dobrze. O, kawa, patrzcie, możemy za perfumy się wymienić, ale dawaj złota jeszcze. Ożesz ty. Nie, to dawaj jeden po prostu. Nie? No, na 50, czemu to jest umowa na 50? No, lepiej to działa w sumie, w gruncie rzeczy, no ale jeden za jeden to rozumiem. A nie tak jak Greg mi proponował właśnie jeden złota, to był absurd. A to też o tym często mówiłem w podstawce, że luksus jest warty mnóstwo kasiory. I tak naprawdę z botami to się opłaca 1 na 1. Tam boty dają 7 złota natura najczęściej na bóstwie. To ma to sens jeszcze wtedy. Choć jak ja to sobie tak liczyłem, to 20-30 złota natura tak naprawdę byłoby pełnowartościowe. No chyba, że luksus za luksus. Za złoto to nie. Ale tam luksusy w podstawce mają jednak większe znaczenie, zdecydowanie większe. Właśnie o to chodzi, że tam to szczęście jest kluczowe. Tutaj to szczęście wydaje się, że jest kluczowe, ale ono formalnie, matematycznie w grze zostało sprowadzone no do takiej pośredniej roli. No w tym trójkącie zależności no ważniejsze jest niezadowolenie i rozwój, który jest dwa razy w zasadzie. W balansie. 8 turek, tu 7. Tutaj tak to zostawimy, chociaż to jest fajne pole. Patrzcie. Jakby tu coś przerobić. Nie przerabiamy. Dobra, czekamy cierpliwie. O, czy ja chcę tutaj kopalnię jeszcze jedną? Chyba nie bardzo.
Miałem w ogóle, oszczędzałem trochę złoto, bo chciałem sobie pól troszkę kupić. Na przykład tu bym sobie chciał kupić za 23 tury. Ten jadeit. O, patrzcie, jak się cieszą. To jeszcze też myślałem, ale nie no, jednostki też muszę przezbroić. Się kurde zwraca to kupowanie tutaj. No to bym chciał przezbroić. Ustawić ty, panie, na razie z tyłu drogi by go ustawić, ale bym go przezbroił. Ten ma tutaj bronić tej Sewilli. Tutaj mamy... Aha, tutaj nie ma nic o miastach. Czy to ma więcej, czy mniej zdrowia, to tak... To ma jakieś znaczenie duże. Jakie my tu mamy jednostki? Tutaj mamy na to. A tu na trudny? Na trudny, to to inaczej działa. Dobra, weźmy to. W takim razie. Tylko, że ja nie mam co tutaj robić. Ja bym sobie tutaj spróbował ten punkt handlowy. Kurde, mi tu żarcia brakuje. No tu będą farmy, tu będą farmy. O, tu będzie fajnie. Kiedyś. A, chyba zrobię sobie kopalnię, bo nie będę czekał ruski rok. Tam sobie zrobię te punkty handlowe, że tak powiem. No dobra, ja już go tutaj wystawię, on tutaj chyba będzie siedział, czekał, tak mi się wydaje. Tam mamy się kim bawić. Tu jest w miarę okej. Okay. Te mury też by wypadało tu zrobić prędzej czy później. Tu zaraz będziemy strzelać. Możemy tak to w sumie zrobić. Chociaż ta droga, no nie wiem, zobaczymy, czy nas zaatakuje, czy to będzie bolało. Ty tu bliżej teraz, żebyś miał zasięgi wszędzie. Ty się fortyfikujesz, mój panie, mocium panie. 50% tego zadowolenia i tak się co turę zmniejsza, zwiększa. Nie mamy na to wpływu, bo jest w dużym stopniu to zależne od tego, jak się rozwijają boty. Im wyższy poziom trudności, tym rozwijają się lepiej, więc my wtedy gorzej. Zadowolenie spada, nie mamy na to wpływu. Niedobry pomysł. Dużo rzeczy mi się w tych modach podoba, ale to jest wręcz absurdalne. No tak się nie robi, tak się nie balansuje gry. Gracz musi mieć na to wpływ, szanowni państwo. Dostałem jednostkę, Triremkę. O kurde. 10 czego? Punktów ataku jako tako? What the fuck? Czy Grek może mieć wojsko, taką w sensie flotę? To jest Grek, no kurczę. Patrzcie, on ma same takie miasta nadmorskie. Nie, dobra, idę w jednostki. Bo ja potrzebuję też jakiejś flotyli, żeby mu się przeciwstawić przecież. Jakoś. Oj, proszę, patrzcie, jak ładnie. Elegancko. Tylko znów nie mam co robić. Za 14 turgierka sobie weźmie. No tutaj tartaki będą, ale jeszcze nie teraz. No tutaj drogę można brać. Nie będę za to płacił. Kurde, mam 0 złota na turę w ogóle. Czyli tutaj bieda też pewnie ciągle jest. O Jezu, 12 tutaj w tym mieście. No dramat. Dobra, idź na drogę na razie, panie kolego. Chociaż ten tartak tutaj mogę wypierniczyć chyba, wiecie? W sensie tutaj tego lasu chyba nie potrzebuję. Kurde, sam nie wiem. Tu mam jeszcze gdzie farmy robić. Mam dużo kopalni. To może bardziej mi się przyda farma niż tartak. Chyba tak. Chyba tak, szanowni państwo. No właśnie, bo ty możesz popłynąć i to chyba szybciej będzie. Trochę go jeszcze zdzielę. I się... Fortyfikuj, no tak nie bardzo się to jest. A no tak, bo ja przecież zapomniałem, że ja dystansowo walę tym. Zostaniemy tutaj, żeby się jednostka nie rodziła. Chociaż morska się może urodzić oczywiście. Pyk, pyk, z generałkiem. Możemy zaatakować. Dostaliśmy złoto i naukę. Spoko loko. W sumie to ma bonus do obrony, a to nie ma. Więc to może stać.
powiedzmy, że tu, a to tu na drodze, żeby w razie czego szybko tu to przemieszczać. Tu damy drugą taką jednostkę do walki w zwarciu. Mają straszyć Greka. Niech nie myśli, że łatwo skórę sprzedamy. Cuduj, tak, cuduj. Uuu, trochę lepiej, bo cztery naturę. Potrzebuje teoretycznie złota. Ambasada pozwala tutaj handlować. Uuu. Nowe mechaniki, jakieś systemy. Jezu, na 50 tur. Nie, ja bym się bolał też na luksus jakiś. Chociaż czekajcie. Bo potrzebuję złota. To ja też tutaj nie będę planował milion tur do przodu, bo nie wiem, co mnie czeka. No, jakiś szpieg tam chyba. Nie wpływ. No i tutaj mnie zaatakował jednak, niestety. Liczyłem, że tego nie zrobi. Ale jednak zrobił. Kurde, patrzcie, przyszło znowu dziadostwo jakieś. To walimy w to, a tu wjedziemy tak. Tu niestety... Cholera, jeszcze jedna się pojawiła. Tamten sobie poszedł. Pierdoła. A jest jeszcze jeden. Ja się muszę tutaj cofnąć, wyleczyć się. Myślałem, że tamten też zostanie. No, nie chciał zostać. Dobra, fortyfikuj się. O tak. O tak. Elegancko, elegancko. Gdzie ja w ogóle będę chciał iść? A, jeszcze 32 tury. Choć to będziemy przyspieszać oczywiście. Ale trzeba będzie pomyśleć. Tu jest złotko. Ale ja mam tylko jedno pole morskie w tym momencie. Wiara. O! No zaraz, gdzie jest nieszczęście jakieś religijne? No gdzieś pewnie jest. Ale to jest drogie, tak czy siak. W sensie cztery tury się robi. Też jest miasto morskie. Ja bym tu zrobił te mury, już nie ryzykował. Bo ja chyba trochę przeginam pałę. Tutaj jak zbiję tych... A, bo ja już strzelałem. To się też będzie cieszyć Praga. I to też mnie cieszy. Szanowni Państwo. Jednak tak zróbmy. I za chwilę będziemy robić uniwerki. Alhambrę sobie ktoś zrobił. Pewnie działa ciut inaczej. Jak wszystko. Znowu ktoś rozwinął te religie. Bizancjum, które spotkaliśmy. Oni w ogóle tu są. 13 chłopa. Ateny mają 15 chłopa. Ja tylko 9. Ładnie się na początku rozwijałem, ale już się nie rozwijam tak ładnie. Trochę niefajnie. O, bawcie się, bawcie się. Kiedyś do domu wrócę. Moim wielkim obieży światem. Bardzo bolało? No, trochę. No, wreszcie pole jakieś se zgarnąłem. 10 i wiara, cudownie. A weź go pogoń. Jezus Maria. No to nie był chyba jednak taki dobry pomysł. Ale pobawmy się jeszcze. No i na razie tu zostanę, będę se tu stał. Czy ty to zniszczysz? Jeszcze nie. O, tak to zróbmy i w przyszłej turze to sobie weźmiemy. Tak, tak. W następnej, mój panie, mocium panie. No i tutaj te mury też by wypadało zrobić. Coś tak mi się wydaje.
O, mamy kopalnię, tak? Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to na pewno chcemy. Jezu, 10. 32. Kultury nudy, 13 nauki, 17 złota. Ale z żywnością w tym momencie jest problem. Dobra, na razie tak musi być. Tutaj tym bardziej nie będziemy kombinować. Też jest 8. 2, 1. O Jezu, 16, 17. No też problemy, kurde. No jak tutaj zrobić 16 kultury deficytu? Przecież boty się szybciej rozwijają, no. Ja przez to wolniej już mówiłem o tym. Błędne koło. Wiem, że religia coś tam mogła była zrobić, ale też 800 chyba kosztował ten prorok. To jak go ogarnąć? Przed botami. Dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Liczę oczywiście na to, że wojna z Grekiem zmieni sytuację. No bo też odpowiedzią na ten system, niestety, jest wojna. Czyli podbijanie innych miast. Czyli zmniejszanie średniej botów. A jak nawet nie podbijanie, to niszczenie infrastruktury i zmniejszanie średniej botów. Czyli wojna jest odpowiedzią na wszystko, na ten system zadowolenia. No, czy to tak powinno wyglądać? No chyba nie. W podstawce jest odwrotnie, czy w normalnej, zwykłej grze. Wojna powoduje niezadowolenie. Tu pewnie też swoje dokłada jeszcze. No i patrzcie, nie mam się za co wymienić. Dawaj tę ambasadę. To będziemy mogli lepiej handlować chyba. Z tego co rozumiem, będą jakieś ceny lepsze i w ogóle. No, na razie nie wiemy jak to wygląda, no ale mamy kurde kolejnego ziomka. Niedaleko Mekka. No taki dziwny mam kontynent. To jest chyba jeden, zakładam. No nie chce mi się wierzyć, że tutaj są trzy kontynenty. To by było ekstremalnie dziwne, szanowni państwo. O, plus 2 złota, dobrze, markety, ja to mam. Market day. No ja też się cieszę, też się cieszę. No dobra, rypnijmy. Ty tu, panie kolego, grzejesz. O, kulturka. No, zapraszamy tu bliżej. Przybył taki explorer. Oho, oho, oho. 43, ale mi tu poleciało. Ale mi to... A, wiem co chciałem zrobić. Zobaczyć sobie demografię, szanowni państwo. Jestem szósty we wszystkim. Cholera jasna. No jak tu się rozwijać? No to o to mi troszeczkę da, oczywiście. Ty, jeszcze się ta gildia tu się przecież zrobiło to chyba. No jest. Zaraz, zaraz, to nie jest cud narodowy? Wszędzie mogę to robić? Ej, na to wychodzi, że ja wszędzie mogę to robić. O, i specjalistę sobie będę mógł dać wtedy też tutaj. Okej, to o to chodzi. To o to chodzi, szanowni państwo. A to ciekawe wam powiem. Amfiteatr, dwa kultury. O jejku, dobra, ja bym to przyspieszył, bo trochę złota mam, ile to kosztuje. Ty, za wiarę też mogę sobie jednostki kupować. Dobre! No na pewno coś tam kosztuje na turkę. Dobra, żeby przy... 180? Czemu to... Dobra, nie, to ja już na przyzbrojenie jednostek zbieram chyba. Albo na uniwerki sobie będę przyspieszał. O, to mi się bardziej podoba. Ten pomysł. Teraz tutaj jeszcze na zakończenie tego odcinka, szanowni państwo, wjedziemy. Pan tutaj pyk. A, już się udało. Praga się będzie cieszyć. Mam nadzieję. Dobra, grzej, chopku, roztropku. Dobra, odkryłbym też tutaj chyba. Chociaż... No nie, dobra, wracamy się za moment. Tu może być wojna przecież. I to już niedługo. Czyli to wszędzie jest. Punkty wielkich pisarzy.
i ten specjalista nie będzie niezadowolenia generował. Wiara plus 2. To nic nie kosztuje na turę. Ja to zrobię, bo i tak za jedną turę, za dwie w takim wypadku będę robił te uniwersytety. 1, 2, 3 tura. Także kończymy, szanowni państwo. Tak? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tylko, że spada tutaj to wyraźnie. Muszę też poczytać, gdzie ja bym chciał tu iść potem. Gdzieś, gdzie będzie tutaj, o właśnie. No, wychodzi, a to dopiero industrialna era, racjonalizm, nie renesans, patrzcie. Tu jest trochę niezadowolenia. Tu jest, patrzcie, ile nauki, wow. Tu jest kultura, nauka. No tutaj też, no, rozwój zmniejsza niezadowolenie, tak jak mówiłem, a niezadowolenie powoduje rozwój. Czy raczej nie do rozwój. No ciekawe, czy te luksusy mi tutaj rzeczywiście coś dadzą. I tak się będą skalować do miast. No w tym momencie to już... No tak, mam właśnie z Empire źródła imperialne, to są surowce właśnie, 6. Mam 3 po 2 na każdy, tak? Mam to. No nie widać tego nawet. Słonie, sól, jadeit. A jeszcze marmur mam i perfumy mam. A nie, to jeszcze tutaj dałoby się więcej wycisnąć chyba. Chyba, że to po jeden daje, czy po dwa. Czytałem, kurczę, o tym, ale nie pamiętam. No pokręcony jest ten system. Ciekawy, pokręcony. To są dwie cechy dodatnie. Cecha ujemna jest taka, że nie jest zbalansowany pod najwyższe poziomy trudności. I ogólnie jest źle pomyślany, no bo to jednak, tak jak już mówiłem w tym odcinku kilkukrotnie, ten trójkąt zależności nie może się dublować, nie może, musi się kontrolować, jak trójpodział władzy, nie może mieć jedna władzy przewagi nad inną. Także wiecie, to o Montesquieu mówię, władzy, trójpodziału władzy, sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej. Każda musi się wzajemnie kontrolować, wtedy mamy balans. Jak jedna ma przewagę, bo dubluje cechy drugiej, no to robi się problem. No i tutaj ten balans polega na tym, że te trzy podstawowe rzeczy się dublują, bo niezadowolenie i rozwój mają większe znaczenie niż zadowolenie, niż szczęście, które zostało tutaj sprowadzone do takiej jakiejś dziwnej roli. No i pomysł, by jednak tutaj deficyty powodowały jakby średnie wartości punktowe, powiedzmy, innych miast botów, no jest szalone, bo na najwyższych poziomach trudności to z natury rzeczy od początku gry powoduje dysbalans. No nie wiem, dziwne, ale jeszcze dopiero 123 tura, także może się moja opinia zmieni. Na razie mi się to nie podoba. To nie wydaje się dobre. Ale możliwe, że jak podbiję taką Grecję, to ta średnia się zupełnie zmieni wtedy, może tak być. A może też być tak, że z uwagi na ten system dobrze nie jest całej Grecji. Dobre nie... Tak, może tak być. Że lepiej nie podbijać. Tak mi się wydaje. Dobrze zostawić jakieś miasto. Bo wtedy mamy zawodnika, z którego wyciągana jest średnia. I słabe państwo z jednym miastem będzie miało słabą średnią i będzie się wiecznie nie rozwijało. A jak całkowicie je zniszczę, to nie będzie kogoś, kto będzie średnią zaniżał. A to jest, kurde, też ciekawy pomysł. Będziemy testować. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.